Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł: bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Dzisiejsza Ewangelia może wiązać się z przełomem w twoim życiu. Może zastanawiasz się nieraz, dlaczego tak długo modlisz się, a twoje modlitwy nie są wysłuchane, nie skutkują, nie przynoszą owocu? Święty Paweł mówi: modlicie się wiele, nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Tak, to prawda. Można modlić się źle. Można modlić się w taki sposób, że modlitwa nie będzie przynosiła owoców. I dzisiaj Jezus pokazuje nam klucz do owocnej modlitwy i przestrzega przed modlitwą, która jest stratą czasu. Otóż, kiedy chcesz przynieść dar Bogu, gdy chcesz się z Nim spotkać, a wspomnisz, że brat lub siostra ma coś przeciw tobie, ktoś ma jakiś żal do ciebie, pretensje czy brak przebaczenia, to zostaw swój dar. Nie módl się wtedy. Nie spotykaj się z Bogiem, zanim nie rozwiążesz tej ludzkiej sprawy, zanim nie doprowadzisz do pojednania. Może tak się zdarza, że ktoś trwa w konflikcie, że nie rozwiązuje trudnej sprawy z bliźnim, a spotyka się z Panem, składa mu dary i wydaje mu się, że doświadcza Boga, że się modli. Ale tylko się wydaje. Bo Słowo Boże mówi konkretnie: jeżeli chcesz spotkać się z Bogiem, to najpierw oczyść przedpole. To najpierw pojednaj się z siostrami i braćmi. I nie można się modlić, nie można składać Bogu daru, nie można chodzić na mszę świętą i składać najświętszej ofiary Bogu Ojcu, jeżeli ktoś ma coś przeciw tobie. Jeżeli w twoim sercu jest jakikolwiek brak przebaczenia, uraza, bo może się okazać, że twoje dary nie będą przyjęte przez Boga, że twoje modlitwy nie będą owocne. Słowo Boże mówi konkretnie: najpierw pojednaj się ze wszystkimi ludźmi. Miej czystą kartę. Kochaj każdego człowieka. Żyj w jedności z bliźnim. Kochaj wroga. Błogosław tym, którzy ciebie nie potrafią kochać. A wtedy pójdź do Pana, aby złożyć mu dar i się pomodlić. I zadanie dzisiejsze polega na tym, aby podjąć refleksję. 2 minuty w skupieniu nad tym, czy ja na chwilę obecną mam czystą kartę, czy jestem pojednany ze wszystkimi ludźmi, czy może jest jakaś przeszkoda, która sprawia, że moje spotykanie się z Bogiem nie przynosi owoców, że mój dar, który ja składam Bogu, nie jest przyjmowany. Dlatego, moi kochani, dzisiejsza Ewangelia niech zweryfikuje nasz aktualny stan ducha i jedności z ludźmi, abyśmy mogli po całkowitym pojednaniu, obdarzeniu miłością każdego bliźniego, spotykać się z Bogiem twarzą w twarz jak z przyjacielem i uzyskać od Niego wszystko,
o co go poprosimy.